Wakacje zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie, głównie dla tych, którzy lubią mocne wrażenia. Atrakcja pierwsza dla łodzian i przyjezdnych. Od rana główni kierowcy i pasażerowie MPK muszą się liczyć z utrudnieniami. 1 lipca wchodzą w życie zmiany w ruchu w ścisłym centrum Łodzi. Jeszcze raz omawiamy, na czym będą polegać i gdzie można znaleźć wszystkie informacje o drogowej rewolucji. Sprawdzał je Paweł Śpiechowicz. A prędkość mam z górki, bo tak. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. Zacznę w robocie. Może w Łodzi nie będzie aż tak wygodnie, ale na początku na pewno nie będzie łatwo. Tak wyglądać będzie centrum miasta od jutra. Zamkniętych zostanie 5 odcinków ulic: Kilińskiego, Kopernika, Tuwima, Zielonej i od 27 lipca również Żeromskiego. To łącznie 10 km tras tramwajowych mniej. Zawieszone będą trasy tramwajów 1, 7 i 15A. Tramwaje linii 4, 5, 9, 9A, 12, 13 i 15 będą jeździć zmienionymi trasami. Pojawi się też nowa linia zastępcza Z. Aż 20 autobusów zmieni swoje dotychczasowe trasy, w tym większość linii nocnych. Powstaną też kolejne dwie linie zastępcze Z5 i Z15. Tym ludziom, co tu mieszkać będą duże utrudnienia na pewno. To na pewno. Koniecznie tu przychodzisz. Tak. Czyli będziecie unikać? Będziemy unikać raczej. Tak mniej więcej się orientuję, że jakieś niespodzianki będą nas czekały. Kopernika od jutra jest zamykane. Już pan wie, jak będzie pan jeździł tą trasą? Tak, najbardziej. Tak, wszystko jest w porządku, wszystko jest w internecie dostępne, więc tutaj nie ma żadnych problemów. No Łódź będzie na pewno sparaliżowana. Słyszałem w weekend w radiu jakieś informacje mają być zamieszczone na stronie, ale jest głucho wszędzie i cicho na razie. Przeciwko radykalnym zmianom w ruchu miejskim zaprotestował m.in. Tomasz Burzałek z Łódzkiej Inicjatywy na rzecz Zrównoważonego Transportu. Uważa, że miasto nie przygotowało wystarczająco dobrze komunikacji miejskiej do okresu remontów. W liście otwartym do wiceprezydenta Radosława Stępnia czytamy m.in. Podkreślmy, nie, to nie kierowcy samochodów, nie rowerzyści i nawet nie piesi będą najbardziej poszkodowani tymczasową organizacją ruchu, tylko pasażerowie komunikacji miejskiej, którzy na przykład na Zielonej czy Kopernika zostaną bez jakiejkolwiek alternatywy poza zmianą środka transportu. Radosław Stępień nie obawia się paraliżu komunikacji miejskiej, ale od jutra rana będzie osobiście podpatrywał, jak łodzianie radzą sobie w nowych warunkach. Można spodziewać się mnie w różnych środkach komunikacji funkcjonujących w tym obszarze. Będę osobiście sprawdzał, czy rzeczywiście system jest wydolny, czy ta komunikacja zastępcza działa i funkcjonuje. W końcu po raz kolejny przypominamy, że od jutra ulice Sienkiewicza i Wschodnia, do tej pory jednokierunkowe, staną się dwukierunkowe. Ci, którzy zaparkowali tam samochody i nie usuną ich do jutra rana, muszą liczyć się, że ich pojazdy będą odholowywane. Dwukierunkowy będzie też odcinek Skłodowskiej-Curie między Lipową a Gdańską. Wszystkie informacje o remontach i zmianach w ruchu, nowych trasach tramwajów i autobusów można znaleźć na głównej stronie Zarządu Dróg i Transportu. Linki do tych informacji są również dostępne na naszym facebookowym profilu ŁWD.